Powiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej z państwem w związku z niedotrzymaniem przez bank warunków tej umowy. Czyli? Mianowicie, zgodnie z ogólnymi warunkami, jakie otrzymałem od państwa, ubezpieczyciel powinien przekazywać ubezpieczonym co najmniej raz w roku informacje o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności o warunku wykupu oraz wartości rachunków udziału. Mimo tego, że zwróciłem się trzykrotnie do banku pisemnie, nie otrzymałem takiej informacji. Ale już minął rok temu? Proszę pani, minął kolejny rok kalendarzowy. Na to. Ale to pełny rok mój. Dobrze. Wie pani co? Nie mogę otrzymać żadnych informacji dotyczących. Rozmawiałem tutaj z panią dwukrotnie na temat gwarancji tego funduszu. Okazuje się, że ten fundusz nie ma absolutnie żadnych gwarancji. Ubezpieczeniowy fundusz kapitału. Tak, i co są gwarancje składek zainwestowanych? Nie ma żadnych gwarancji, proszę pani. Końcowa wartość aktywów netto, o której mowa w artykule 6, stanowi jedynie podstawę do ustalenia wartości. Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje, iż wartość rachunku udziału w dniu umorzenia udziałów jednostkowych będzie stanowić co najmniej kwotę odpowiadającą składce zainwestowanej. Okay. Czyli ja mogę, zainwestować 20 tysięcy i otrzymać 2 złote? Nie, bo ten ma gwarancję kapitału. Ale co jest napisane w tej warunkach? Mogę mi pani pokazać? Bo ja tutaj tego nie doczytałem, już przyglądało to kilka osób, no i już kilka pozwów zbiorowych zostało złożonych przeciwko Getin Bankowi. Nie wiem, czy panie wiecie o tym. Bardzo taka niesmaczna sprawa. No. Nie ma nigdzie w tych warunkach. Przeglądał je prawnik, ja czytałem 3 razy. Doszło do sytuacji tutaj bardzo takiej, no, niesmacznej. Natomiast jest jeszcze taki zapis tutaj istnieje, iż umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie negocjacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a ubezpieczającym na okres 1 roku. Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu umowy. Natomiast moja umowa została zawarta na lat 15, mimo tego, że rozmawialiśmy cały czas o 7 latach. I tutaj panie mi mówiły, że umowa jest zawierana z klientem na okres maksymalny. No tak jest. No tak, ale później nie można tego zmienić, bo pismo to jest pismo, wie pani. Czyli co, aneks? No, nie wiem po prostu. Rozmawialiśmy 15 lat, w moim wieku to absolutnie nie wchodzi w grę. 7 być może. No ale oczywiście w dokumentach nie ma, wie pani, nie ma tego. No nie ma żadnej gwarancji. Musi być. Nie ma. Musi być. No bo to zmieniali cały czas. No ale też to jest ta wartość wykupu w poszczególnych latach, to jest ta bez, czyli po 15 latach, nie przed poszczególnymi wartości rachunku. Czyli te wszystkie składki. Ale wartość rachunku jest ustalona, tam jest zakreślone na czerwono pod wskaźnikiem, stanowi wartość aktualna tych udziałów. To nie jest, nie chodzi o pieniądze. Nie, gdyby wcześniej się pan chciał wycofać, a nie przed zakończeniem umowy. Wie pani, no jednoznacznie tutaj jest napisane to. Pani mi może mówić o tym, ale no ja podpisałem umowę, prawda? I teraz no to w umowie mamy taki zapis. Co pan może zrobić, to może pan napisać reklamację i wysłać ją do centrali. Napisałem, wysłałem 2 miesiące temu, nikt nie odpowiedział na nią. Nie więc ma możliwości, żeby nie odpowiedzieli. No na proszę pani, nie odpowiedzieli. Zaraz się zalogujemy na mojej poczcie. Zobaczy pan. Przyjęto reklamację, nadano jej numer. Powiadomili mi oczywiście, że reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni, ale nie została rozpatrzona i nie otrzymałem odpowiedzi. Więc nie dostałem ani wartości, niczego. Ale pisemnie pan też wysyłał? Proszę pani, wysłałem i dostałem potwierdzenie. W związku z tym już to no, dla mnie jest. W tych deklaracjach jest coś, jest inaczej zupełnie. No właśnie, no i teraz jest po prostu, wie pani, no tutaj bez sensu jest to wpłacać dalej, skoro są takie zapisy tutaj w tych umowach. Jeden punkt przeczy następnemu, prawda? Tutaj jest określone w tabeli, że po 70% jest 60% kwoty zainwestowanej, prawda?
Więc jaki jest sens zawierania, jaki był sens zawierania umowy na 7 lat? Wartości rachunku. Ale tak. To będzie wartości rachunku, tego nie wiemy. No nie wiemy, ale no. Już, proszę pani, więc mówię, skoro nie ma gwarancji, więc wartość rachunku może być równa 1 złotówce. Prawda? Więc nie ma żadnej gwarancji, tak jak mówię. Może być dużo większa wartość. Proszę pani, nie zakładajmy hipotetycznych zysków. No to jedyne, co pan może zrobić, no bez sensu odstępywać od tego. Dlaczego bez sensu, proszę pani? Nie ma gwarancji, rozmawialiśmy o gwarancjach, prawda? Mogę jedno zdanie tylko. Pamięta pani naszą rozmowę? I tutaj no, i w biurze na rynku i telefoniczną, no. Iż ten program posiada gwarancję ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Płata, dokładnie. Ale nie ma nigdzie tego zapisanego. Że ten fundusz gwarantuje co najmniej zgodę płatę zainwestowaną. Musi być na 1000%. Nie ma. Dobrze. Nie ma możliwości, że... Dlatego przyszedłem do pani, ponieważ centrala nie odpowiada i nie mam czasu też jeździć. Ale po prostu żadnej odpowiedzi. Dzwoniłem pod państwa infolinię i dzwoniłem do... Nie ma możliwości, żeby nie było. Przedtem na tym oświadczeniu jeszcze, teraz przynajmniej jest tak, że jest wszystko tutaj, a nie w tych, bo zmieniali dokładnie. Warunki i regulamin, może w regulaminie jeszcze. Nie, ja muszę na spokojnie to znaleźć, bo tak... Nie ma, wie pani, w tych warunkach, które nie tutaj są, nie ma. Bo przecież ten produkt ma już od dawien dawna. I tak naprawdę wszędzie jest gwarancja. Jeżeli nie jest to standardowa oferta bankowa, to tutaj jest gwarancja kapitału i ubezpieczyciela, tak jak przyjął. Ja pani rozumiem z tym, że nie ma tego. Wie pani co? To tu jest USK. Tak jest, ale nigdzie nie ma takiego zapisu. Natomiast jest zapis, że towarzystwo nie gwarantuje. Więc jeżeli nie gwarantuje, nie może jednocześnie gwarantować. No, to są dwie sprzeczności. Ale nie gwarantuje zysku. Nie, nie, proszę pani, nie. Proszę pani, proszę posłuchać. Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje, iż wartość rachunku udziałów w dniu umorzenia udziałów jednostkowych na skutek dożycia przez ubezpieczonego ostatniego dnia okresu stanowić będzie co najmniej kwotę odpowiadającą składce zainwestowanej. Czyli nie ma gwarancji. Chodzi o wartość, którą ten fundusz osiągnie kiedyś w przyszłości. Może być to na plusie, ale może być na ale minusie. Ale po okresie 15 lat ma pan gwarancję. Ale my rozmawialiśmy o 7 latach, proszę pani. No więc... Ale ja mówiłam panu, że gwarancja kapitału jest na koniec okresu. Wycofując się wcześniej, wycofujemy się po wartości rachunku. Rozumiem. Rozumiem pani. Tak? Wartość rachunku to jest na dany moment. Czyli dalej 15 lat, czyli zupełnie mamy inną sytuację niż mieliśmy, prawda? Nie mamy innej sytuacji, bo co pan wiedział od początku? Minimalna okresu czasu. Jest 7 lat. To tłumaczyli, że jest to najmniej połowa okresu, czyli 7,5 lat. Tak. 7 lat, właśnie. Minimalny okres. No, i co się dzieje, dobrze, to może jeszcze raz. Co się dzieje z tym rachunkiem po 7 latach? Jak to się dzieje? No nic się nie dzieje. Sprawdzamy wartość rachunku. No właśnie. I wartość rachunku, co to jest? Kwoty zainwestowane? Nie? Może być więcej nawet. Proszę pani, a nie, musimy nie mówić o więcej. Czyli, no czyli nie ma minimum kwoty wpłaconej. Bo jeżeli w tej chwili już jest spadek wartości, tak jak się nieformalnie dowiedziemy, o 50%, więc jaki jest sens wpłacania 30 tysięcy, żeby wziąć z tego 10? Ale nie ma gwarancji, dlatego mówię, nie ma gwarancji wartości, o której mówiliśmy. Prawda? No jest czy nie ma? Czyli po 7 latach, tak? No to możemy zrobić aneks. Po 7 latach dostaje pan wartość rachunku. Wycofujemy się po wartości rachunku. Czyli? Żeby indeks mógł sobie zarobić, to ten minimalny okres czasu to jest co najmniej połowa tego okresu. Ja panią doskonale rozumiem. Tak, tylko tu mi chodzi o... Nie, rozmawiamy o tych 7 latach przykładowo. No. I przykładowo składka pierwsza jest 4,5 tysiąca i następne składki bieżące po 136 zł. Sumujemy to wszystko i co po 7 latach się dzieje? Jest ta kwota, czy nie ma? Mówimy o wartości indeksu, czy o kwotach... Nie, o wartości rachunku, nie o kwocie, którą pan włożył. O wartości... No i o tym właśnie mówimy, więc to są dwie różne rzeczy. Bo moje środki mogą może się okazać, że będą warte 10% kwoty, którą ja wpłaciłem, prawda?
Dobrze, więc nie ma gwarancji, no proszę pani. To jest podstawowa różnica, no o czym my tu rozmawiamy. Gwarancja jest na koniec okresu. Ale my rozmawialiśmy cały czas o 7 latach. No nie przypomina pani sobie rozmowy? Ja przypominam sobie rozmowę, że ja panu mówiłam, że minimalna okres czasu to jest okres 7 lat. Ale umowę nie pani zrobiła na lat 15. Bo umowa tak jest tak różna. Ale no właśnie, i teraz bierze poprawnik i mówi 15 to jest 15. Ciężko będzie z panem z tym walczyć, bo ja widzę, że to się skończy sądem, tak jak w innych pozwach zbiorowych. No nie może być taki sposób, proszę pani, nie proszę mi nie mówić w ten sposób, ale skoro pani mi twierdzi, że jest gwarancja tutaj środków zainwestowanych, to już nie chodzi o zysk, moje ryzyko, albo zarobi, albo nie. Czy pamięta pani, czy nad liniami pani o opłatach administracyjnych? Dostałam tabelę. A tabelę dostałem, nie przeczytali. Jest pani niezmiernie miła, ale nic mi pani o tym nie powiedziała. No jak nie powiedziałam? To opłaty za zarządzanie. No właśnie, które przewyższają, które zżerają połowę rachunku. W takim razie w tej chwili chciałbym, żeby mi pani pokazała w tych warunkach, gdzie jest tutaj gwarancja z tego funduszu. Skoro pani stwierdziła cały czas, że jest, bardzo chciałbym taką gwarancję zobaczyć. Ewentualnie może jakiś aneks z taką gwarancją. To jeżeli już, to z centralną banką musimy. A właśnie, widzi pani, czyli gwarancja. Ja rozumiem, no ale pani stwierdzi, że jest gwarancja. Więc powinienem ją otrzymać na piśmie, prawda, tą umową. Chyba, że państwo macie jeszcze inne warunki, których nie dostałem, bo w tych warunkach, które ja otrzymałem, nie ma tych gwarancji. Chciałam wszystkie dokumenty, które są, do... Rozumiem. Czyli nie ma. No dostałem je po podpisaniu. To już abstrahując, czyli w tych dokumentach ich nie ma, czyli nie będziemy szukać, bo szkoda naszego tego czasu. No jest tutaj u pani. Jest u pani, jest napisane, że fundusz nie posiada gwarancji. Na czerwono. A nie, że posiada. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, jak mi pani powiedziała, nie może być gwarantem z tego względu, że on prowadzi ten rachunek. Więc są to dwie sprzeczności. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, tak. UFK. Tak, prowadzi ten... To jest ubezpieczyciel. Tak, i on prowadzi ten rachunek, więc on nie może gwarantować. Prawda? Gwarantem jest UFK. No ale UFK prowadzi to. No to jak może być gwarantem? Jak jedna osoba może prowadzić rachunek i być gwarantem tego? No chyba pani tutaj popełnia jakąś tutaj wypowiedziała pani nieścisłość. Bo skoro pani twierdzi, że gwarantem jest UFK, tak? Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy. Jest gwarantem, tak? Tak. Celem funduszu jest ochrona wartości spadek zainwestowanych na koniec okresu ubezpieczenia. Wartości składek. Ale to, co ja składam, nie jest wartością, tylko wartość jest ustalana, bo patrzę jakieś tam indeksy, no, czyli no, moje nie mamy. Nie, 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 tak, no więc proszę. A nie wartości rachunku. A w punkcie 7? W punkcie 7. Mówimy o wartości rachunku. To tak samo produkt, który działa dokładnie tak samo. Inna nazwa i też jest. Słyszałem. No i też jest. Cel funduszu jest ochrona. Jest ochrona 100% wpłaconych kwot na ostatni dzień okresu ubezpieczenia, czyli jest gwarancja. Ale to jest inny produkt. Ale to jest inny produkt. Ale tu ma tam napisane to samo, że celem jest 100% minimum, tak? Wartości. Wartości składek zainwestowanych. Tak. A składka zainwestowana, a składka wartość rachunku to są dwie różne rzeczy. Oczywiście. No. Ja panią rozumiem częściowo, no więc... No więc w czym jest problem, bo ja nie rozumiem. Jest tu informacja o tym, że jest to problem. Czyli mówimy o 15 latach, a nie o 7. No mówimy, no. Ale o tym pan wiedział. Nie, cały czas mówiliśmy 7 lat. Proszę pani, mają 45 lat na karku. Ja bym się nie porywał na 15 lat. Rozmawialiśmy o okresie 7 lat, to był minimalny okres. I o minimalnym okresie rozmawialiśmy, no dokładnie. Tak, no i wartość rachunku po tym okresie, tak. Tego co nam tłumaczą, tak. Będzie znacząco wyższa. Dlatego ja powiedziałam panu o minimalnym okresie. Proszę tutaj, no ja tylko i dlatego rozmawiam o 7 latach. To co mówią, umówmy się, możemy tutaj
abstrahować. W dniu dzisiejszym proszę przyjąć ode mnie wypowiedzenie umowy ze względu na niedotrzymanie przez Bank. Ja tak twierdzę, a co Bank zrobi, to nie ma problemu. Proszę przyjąć wypowiedzenie tej umowy. Tylko jeżeli Pan złoży w tej chwili wypowiedzenie, tak, to zostanie Pan bardzo szeroko. I założę Państwu, wystąpię z powództwem cywilnym. Nie ma problemu. Proszę przyjąć wypowiedzenie. Ja twierdzę, że Bank nie dotrzymał terminu umowy. Proszę sporządzić dokument. A jak Bank do tego podejdzie, niech sobie podchodzi. Bezpośrednio skąd jadę do prawnika. Załatwić sprawę. Bo po prostu to jest dla mnie nie do przyjęcia to, co się stało w ogóle. Ja wiem, że Panie mają prowizję od tego. Ja jestem grzeczny, miły, ale wszystko jest do czasu, moje drogie Panie. Ja uważam, że Pan popełnia błąd. I nie ma problemu. Proszę Pani, tylko dostanie kontakty z rachunku. Proszę Pani, umowa została mi zrobiona na okres 15 lat. Pytałem Panią o tym telefonicznie. I Pani powiedziała, że to się pisze, bo umowa zawsze jest sporządzona na okres lat 15. No nie ma innej umowy, to po co rozmawialiśmy w 7 latach. 7 a 15 dla mnie stanowi dużą różnicę, wie Pani. Naprawdę, to 15 lat to jest za dużo w tym kraju, w tej sytuacji. Bez gwarancji, nie ma szans, wie Pani. Znaczy ile było wykonane konta? A w jakim miesiącu? Właśnie i w lutym. Mamy połowę marca, nie można się doprosić o jakieś podanie wartości, jakieś ramy tutaj związanych z działalnością tych funduszy. To są nieduże kwoty, wie Pani, są śmieszne, ale w skali kraju to są olbrzymie pieniądze. Pana wartość rachunku na tą chwilę to jest 4198,80. Jakie to są wartości rachunku w tej chwili? Wycofując się w dniu dzisiejszym, wycena będzie ponad każdym dniu, tak? Czyli nie wiemy, jaka będzie wartość rachunku, pomniejszona o władzę likwidacyjną. I na pana konto wpłynie, no, niewielka kwota, tak? Będę dochodził swoich praw przed sądem. Jestem tego świadomy, ponieważ miały być gwarancje, miało być wszystko. Rozmawiałem z Panią kilkakrotnie, specjalnie dzwoniłem. Mogłem wypowiedzieć tę umowę dużo wcześniej, tak się nie stało. Ale Pani mi powiedziała, że u mnie wchodzi w grę okres 7 lat. Ja byłem przekonany, że chodzi o lat 7. I 15 minut tekstuje, bo będę miał 60 lat, proszę Pani. No jaki sens jest tego? Dobrze, Pani są dochodzi, nie ma sprawy. No oczywiście, skoro Pani tak twierdzi. Tutaj inne stanowisko. A Pan dzwonił jeszcze z infolinii, prawda? Nikt do mnie, proszę Pani, nie dzwonił. Ja dzwoniłem 7 krok i nie uzyskałem jakiejkolwiek informacji. Nikt do mnie nie dzwonił, proszę Pani, w żadnej infolinii. Ja nie mogłem się dodzwonić, a dzwoniłem 7 razy. Przekierowywano mnie do sekretariatu, do tego funduszu. Też mnie przekierowano, dostałem numer telefonu. Tam oczywiście nikt w ogóle nie udzielił mi informacji, a potem przestano odbierać telefony. Rzecz nie do przyjęcia. Po opłatach tych właśnie też mi Pani nie wspomniała, to nie jest dużo. Proszę Pani, opłaty nie są. Ja Pani wytłumaczę jedną rzecz. Opłata jest tam 1% czy 1,4%, ale od każdej transakcji, czyli przez razy 12, razy 7 lat. To jest 30% kapitału. No, ale był Pan o tym świadomy. Miał Pan okres subskrypcji. Nie rozmawialiśmy o tym na ten temat. No, ale proszę Pana, miał Pan okres subskrypcji. Miał Pan czas na to, żeby zastanowić się, czy chce Pan, czy nie chce Pan oczywiście do produktu. Miał ma Pani rację. Ma Pani rację. Tak, łatwo tak powiedzieć klientowi. Nie ma problemu. Nie, nie. Dzwoniłem do Pani i rozmawialiśmy. Tak. Więc dlaczego nie możemy zrobić aneksu na 7 lat na umowie? Proszę mi to wytłumaczyć. Bo nie ja tworzę produkt. Pani, do Pani nie mam pretensji, bo Pani jest pracownikiem banku, bank ma produkty, każe Państwu tak robić, ale ja jak sprzedaję samochód klientowi, to nie mówię, że auto pali litry, jak pali 10. Bo wiadomo, sytuacja by była analogiczna jak do tej, która się wydarzyła. Oczywiście na wypowiedzeniu będzie zaznaczone, z jakiego powodu składam wypowiedzenie. Nie ma możliwości. Przy podpisie zamieszczę adnotację. I to na dwóch dla mnie, to trzeci dla Pana. Tu jest popis.
Tylko, że to tutaj, co pan napisze, to pana nic nie da. Pan musi to napisać do centrali. Napisałem już. Powiedziano mi, że mam zamieścić to na wypowiedzeniu. No, to pani, więc bardziej. Zostało mi to powiedziane. Pani mi mówi co innego i centrala mówi co innego. Musicie się państwo dogadać między sobą.